Hejka, witam Was w trzecim filmie w naszym queerowym maratonie i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, tak jak mówiłam, o mężczyznach, którzy kochają mężczyzn. Tych książek jest trochę mniej niż tych o kobietach, które kochają kobiety, ale myślę, że też będę miała o czym tu Wam poopowiadać. Pierwsza z tych książek to jest My Policeman i to jest ogólnie książka, na podstawie której powstał film, gra w nim Harry Styles. I z tą książką jest tak, że mi się bardzo trudno o niej mówi. Ona wywołała we mnie bardzo podobne emocje co Siedmiu mężów Evelyn Hugo, chociaż jest to zupełnie inna historia, ale niesie ze sobą naprawdę bardzo duży ładunek emocjonalny. Znowu mamy tu świat, który nie akceptuje osób, które kochają trochę inaczej, więc one muszą się ukrywać, one muszą po kryjomu spotykać się z ukochanymi. Mało tego, tutaj im grozi nawet więzienie za związek faceta z facetem, grozi im więzienie. Generalnie mamy tutaj też historię małżeństwa, tylko że to małżeństwo jest po prostu iluzją. Poznajemy to bardziej z perspektywy właśnie tej kobiety, w której życiu pojawia się Tom. Tom, który nie ma miejsca, by był sobą. I ta książka w ogóle jest przepięknie napisana. Pamiętam, że pisząc recenzję tej książki napisałam, że tu brakuje perspektywy jednego bohatera, bo mamy tutaj perspektywę tej żony, Toma, i jego kochanka, a chyba właśnie Toma perspektywy nie ma, a myślę, żeby wiele wniosła do tej książki. Poza tym naprawdę ta książka bardzo mi się podobała i zdecydowanie mogę ją gdzieś tam polecić. Kolejna książka, która też wywołała we mnie masę emocji, jest to Czarny Flaming. Ta książka nie dość, że jest queerowa, że porusza bardzo ważne tematy, to jeszcze jest wyjątkowa, dlatego że jest napisana białym wierszem. Ja Wam zaraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Może nie tutaj, bo mam jakieś moje notatki, ale coś takiego. Ta książka to są wiersze, ta książka to są... To jest wiersz, to są wiersze głównego bohatera, to są jakieś maile, smsy, to są notatki tego bohatera. To książka opowiadająca tak na dobrą sprawę historię jego życia od momentu, gdy on był małym dzieckiem, do momentu, gdy jest chłopakiem, nastolatkiem, młodym dorosłym, który próbuje się w tym świecie odnaleźć. Obserwujemy tylko drogę do odkrycia siebie, do pogodzenia się ze sobą, ale nie tylko ze względu na to, że jest innej orientacji, ale też z taką poczucie takiej przynależności, zrozumienie siebie i umiejscowienie siebie gdzieś w tym świecie. I ta książka myślę, żeby nie wyszła w momencie, gdyby była napisana prozą, bo to by było rozwleczone. A tak mamy pewne fragmenty życia, które są idealne. Ta książka jest po prostu w swojej formie idealna. Gdyby ona była dłuższa, to ona by nie wywołała we mnie na pewno takich reakcji, takich emocji, a przez to, w jaki sposób jest napisana, to po prostu trafia, to uderza. To są te krótsze formy, które są... Tam jest po prostu skondensowane to, co ta książka ma przekazywać. I to jest niesamowicie piękne. W tej książce też mamy poruszony temat dragu, bo główny bohater zaczyna swoją właśnie przygodę z dragiem, występuje jako drag queen, także też nie jest to temat mi jakoś bardzo znajomy. W tej książce gdzieś tam po raz pierwszy miałam okazję się z nim zetknąć właśnie w literaturze i też zachęcił mnie na pewno, żeby więcej się gdzieś tam w tym temacie może doedukować albo po prostu więcej dowiedzieć. Ta książka naprawdę jest niezwykła, także naprawdę mega Wam ją polecam. Kolejna książka chyba nikogo nie zdziwi, że się tu pojawiła, bo jest to Pieśń o Achillesie. I wydaje mi się, że tej książki nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to swego rodzaju ponowne opowiedzenie historii Achillesa, z tym, że właśnie tutaj wyraźnie widać tę queerowość. No i jest to opowiedziane z perspektywy jego kochanka, czyli Partoklesa. Jak on miał na imię? Patrokles? Ja wiesz, nie zapominam jego imienia. W każdym razie on jest tutaj narratorem, opowiada całą historię o Achillesie, też właśnie od momentu, gdy oni byli dziećmi do śmierci Achillesa.
Przepiękna książka, przepięknie napisana, takim językiem, który jest swego rodzaju kwiecisty, ale też lekki, przez co się po prostu płynie. I ta książka jest też niezwykle klimatyczna, z tym, że bardziej od samej końcówki wzruszało mnie samo czytanie tej książki, gdy miałam tę świadomość, do czego ta historia zmierza, że to jest nieuchronne i nieważne, co zrobią bohaterowie, to i tak to się musi skończyć w ten sposób, jak się kończyło, no bo każdy zna historię Achillesa. Więc tę książkę też zdecydowanie gdzieś tutaj muszę wspomnieć i polecić, bo naprawdę jest to dobra książka. Idąc dalej, też myślę, że to nikogo nie zdziwi, Red, White and Royal Blue, książka z takim typowym wątkiem enemies to lovers i też udawaną przyjaźnią. Mamy Alexa i Henry'ego, czyli księcia i syna prezydentki USA i księcia Anglii. Oni za sobą zbytnio nie przypadają, ale po jednym incydencie na ślubie, gdzie wpadają w tort i rozwalają ten tort, muszą udawać w social mediach i na wywiadach, żeby nie utracić na wizerunku najlepszych przyjaciół. No i z tego udawania okazuje się, że jednak oni naprawdę za wiele o sobie nie wiedzą, a gdy zaczynają o sobie się czegoś dowiadywać, to okazuje się, że mają podobne tematy, mają sporo tematów do rozmów, mają podobne dylematy, mierzą się z podobnymi trudnościami, zaczynają się coraz lepiej dogadywać, aż między nimi zaczyna się coś dziać. To jest bardzo przewidywalna książka, ale jest taka urocza, daje taki komfort w czasie czytania i też można się przy niej po prostu dobrze bawić, z tym, że pomimo tego, że ta książka była tak reklamowana i ta okładka na to wskazuje, nie jest to typowa młodzieżówka. Występuje tu sporo scen dla dorosłych, raczej jest to obyczajówka niż młodzieżówka. Ja bym ją zakwalifikowała jako 16-17+. No. I czy coś więcej muszę mówić o tej książce? Wydaje mi się, że nie, bo wydaje mi się, że dosłownie każdy tę książkę widział, każdy tę książkę gdzieś tam chociaż raz mu mignęła w social mediach. Ona była mega popularna i też na podstawie tej książki będzie film. Ja już się nie mogę doczekać. W ogóle podoba mi się w sumie obsada, także ja czekam. Może początkowo nie byłam zadowolona, jak zobaczyłam, kto będzie kogo grał, ale jak pojawiły się zdjęcia z planu i tak dalej, to serio mi się to podoba, więc czekam, przebieram nóżkami i będzie oglądane, jak już będzie. Dalej mamy dwie książki tej samej autorki, bo mamy Hurt Comfort i Angst with Happy Ending, autorstwa Weroniki Łodygi. Tutaj mamy historię Artura, tak, Artura i Janka. Artur jest dość nieśmiałym chłopakiem, ma pewne problemy, też nie rozmawia zbytnio z ludźmi, unika ich jak się tylko da. No i pewnego dnia w autobusie spotyka Janka. I Janek się coś tam jego pyta, ale że on nie chce z nim rozmawiać, to zaczyna mu migać. Udaje osobę głuchą, ale gdy się spotykają kolejny raz, Janek mu coś zaczyna migać, miga mu dzień dobry. Potem się okazuje, że chodzą do jednej szkoły, spotykają się, no i wychodzi na jaw, że Artur nie jest głuchy, tylko że po prostu udawał. Między chłopakami zaczyna rodzić się jakaś przyjaźń, czasem zmienia się w coś więcej. Generalnie ta książka naprawdę jest bardzo dobra. Ja bardzo lubię styl tej autorki, humor tej autorki i to, jak ona kreuje nastoletnie postacie, bo oni, pomimo tego, że się zmagają nieraz z naprawdę ogromnymi trudnościami w swoim życiu, to i muszą się zachowywać dojrzale, muszą szybko dorosnąć, to mimo wszystko zachowują się gdzieś tam na swój wiek. Pozostaje w nich ta nastoletnia, że tak powiem, dusza. W ogóle to, co też mnie kupiło w tej książce, to Artur jest byłym pływakiem, musiał zrezygnować ze względu na kontuzję. Ja też jestem byłą pływaczką, więc czuję gdzieś taką nić porozumienia z tym chłopakiem. Z kolei Janek to jest po prostu taki golden retriever. To jest taka kochana postać, że naprawdę kocham. Ja go uwielbiam. I ta książka też jest bardzo wzruszająca, porusza mnóstwo trudnych problemów, ale przy tym właśnie jest taka też komfortowa i zdecydowanie warta uwagi, warta polecenia. No i mamy Angst with Happy Ending. Sporo osób mówi, że to jest gorsze od Hurt Comfort. Ja się z tym nie zgodzę. Mi się ta książka, nie powiem, żeby bardziej podobała, bo tych książek nie ma co porównywać. One zupełnie
są inne, zupełnie inne tematy poruszają i też mają, powiedzmy, inny poziom ciężkości, trudności. Tutaj mamy historię Aleka, nie, Aleksandra, Aleksandra i Benjamina. Oni piszą ze sobą od jakiegoś czasu, z tym, że Aleks jest święcie przekonany, że pisze z dziewczyną. W momencie, gdy się umawiają na spotkanie, przychodzi Benjamin, no i jest szok. Aleks się czuje oszukany, nie chce mieć z nim nic do czynienia, ale później przychodzi do niego siostra Benjamina, rozmawia z nim i on pod jej namową zgadza się dać Benjaminowi drugą szansę, bez kłamstw, by zbudować jakąś relację. To się udaje, oni stają się dla siebie przyjaciółmi, wsparciem, mogą na siebie liczyć w każdym momencie. Mamy tutaj też historię Anity, Anety. Ja wiecznie zapominam, czy to jest Anita, czy to jest Aneta, na A, te imiona są bardzo podobne, która jest przyjaciółką Aleksa i ona mierzy się naprawdę z wielkimi trudnościami, żyje w domu z alkoholikiem i przemocowcem, ma młodsze rodzeństwo pod opieką, do tego musi pracować. Generalnie dziewczyna ledwo daje sobie radę i to też jest jej wątek tutaj bardzo mocno pociągnięty. To, co w tej książce może niektórych zdziwić, to tu się nie pojawia wątek romantyczny. Mamy raczej tu przyjaźń, ludzi, którzy siebie wspierają w trudnych chwilach. Mamy bohatera, który ma generalnie wywalony na wszystko, bo taką ma postawę wobec świata. Początkowo mnie to wkurało, ale później byłam w stanie to zrozumieć. I tutaj pojawia się reprezentacja osób aseksualnych i aromantycznych, z tym, że to nie jest od razu powiedziane. Osoby, które są w temacie, mogą się gdzieś tam tego domyślać, ale nie jest to od samego początku gdzieś tam takie oczywiste, ale też ta książka właśnie zawsze się w tych zestawieniach pojawia. Jeżeli ktoś szuka tej reprezentacji, to mówię, tutaj ją znajdziecie. Ta książka jak dla mnie była cięższa nawet niż Heart Comfort i uważam, że o ile Heart Comfort jest taką książką, że może dorośli nie znajdą w niej tego, co chcą, tak uważam, że tą książkę powinni przeczytać zarówno nastolatkowie, jak i dorośli, bo też pokazuje pewne rzeczy, jak na przykład to, że nawet jeżeli ma się te 18 lat, to nadal jest się w pewnym sensie dzieckiem i nie powinno się zrzucać na nas na przykład obowiązków tego, by utrzymywać dom, zajmować się młodszym rodzeństwem i jeszcze radzić sobie z wieloma innymi rzeczami, które jeszcze trzeba pogodzić gdzieś z szkołą i z tym, że zaraz się pisze matura. Bo tutaj mamy klasę maturalną. Obie te książki generalnie, jak dla mnie, są niezwykle wartościowe i cieszę się i jestem dumna, że jest to polska autorka. Gdzieś tam czuję wewnętrznie taką dumę. Teraz autorka wydała komiks Domestic Fluff i też bardzo chętnie po niego sięgnę, ale nie wiem, czy odbędzie się to w najbliższym czasie. Dobra, generalnie jeśli chodzi o te książki, to by było na tyle. Tak jak mówiłam, jest ich trochę mniej, tu też nie ma zbytnio fantastyki. W pewien sposób można by było tego Achillesa tu pod fantastykę podciągnąć, no bo mitologia i tak dalej, ale jednak nie do końca. Bardziej to jest literatura piękna. Z innych książek tak sobie myślę, co by tu jeszcze pasowało i w sumie nic mi do głowy nie przychodzi. Bo albo czytałam jakieś książki i je zupełnie wyrzuciłam z pamięci, albo są to takie książki, które nie do końca mi się podobały. Nie do końca są to takie książki, które będę każdemu polecać. Jest to Autobiography i Bruno Whatever. Obie książki uważam po czasie, że były spoko, ale bez większych zachwytów nad ich treścią. W przeciwieństwie do tych, które wymieniłam, to są naprawdę książki, które szczerze mogę gdzieś tam polecić. Także dzisiaj taki trochę krótszy filmik. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione książki, jakie Wy polecacie, albo co teraz czytacie, jakie macie plany na Pride Month. Dajcie znać w komentarzach. Też myślę, że każdy może tam znaleźć wtedy jakieś tytuły dla siebie. Ja się z Wami żegnam. Jeszcze zachęcam do wchodzenia w linki poniżej, do odwiedzania mnie na Instagramie, TikToku, Twitterze. Możecie też wpaść do naszej grupy facebookowej właśnie, która skupia wokół siebie czytelników queerowych książek. A tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia jutro. Cześć!